Witam was w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki. Kochani, Walki of the Bloody. Co my robimy w ogóle? Idziemy tu. Do Kislewu idziemy, dobra. Kochani, kurde. Powoli kończymy tę kampanię. Myślałem, że to jeszcze jakoś tak długo. Znaczy, ten środkowy to jakoś tak mega długo było, nie? Ten pasek. W sensie tutaj gdzieś lataliśmy w lewo, w prawo. Ale teraz idzie do nas Konstantyn. Ulele. Może nie być wcale wesoło. No, przejmą to niestety, ale to nie szkodzi. A czy nie aż tak? Tu można by coś, kurde, dziabnąć. Dziabnijmy. Dziabnijmy i... No właśnie, ty mój miły. Ty miałeś ogólnie iść na północ. Tu mamy ołtarz karmazynowych skurczybyków. Jest kontrola plus 3. Przychodzę ze wszystkich budynków, spaczenie korna. To by było też dobre. Dobra, ciemnijmy to. Bo ta kontrola to jest ważna rzecz. Natomiast Ludred... Ludred będzie szedł w stronę Konstantyna, jakoś gdzieś tu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Natomiast to chyba tyle. Znaczy, można by coś ewentualnie pokombinować, ale mamy czwartą armię, przypominam. I... to jest Krakadrak. My potrzebujemy lodowy ząb? Nie. To jest taka ostrzy. Co my straciliśmy? Nie, no to tu... Bo to mi daje co? Rozwój, tempo uzupełniania strat, koszt zabunków. Spoko, niech będzie. Lord w garnizonie się nie poruszył. I dobrze, na razie ty się nie ruszasz. Właściwie nie, ty się powinieneś ruszyć, kurde. Mamy 1500 teraz przychodu, więc zobaczymy. Bo to jest, jak mówiłem, moment i mamy te jednostki wszystkie. 15% na to. Mamy dodatkowo te jednostki. Spoko. Mamy jednostki sojusznicze, 46, słuchajcie. Na przykład różowe strachulce, nie? Żeby sobie wziąć. Chociaż... Siłę pocisków, czyli różowe są lepsze. Opuszczeni. Spoko. Mamy pomioty, mamy furię. Spońko. Dobra. Następne ulepszenie budynku, posterunku, posterunek. Fajnie, fajnie, dobra. Klikamy i zobaczymy, co się wydarzy. No, bo tam armia, kurde, się przyda. Oni też tam będą pieniądze zdobywać dla nas. Oj. No. Prawdopodobnie walka tutaj wróci. Albo tutaj coś pomyślimy. Bo lodowy dwór chciałbym wrócić z tamtej północy. No to niestety wiedziałem, że tak się wydarzy. Przejęli to. Tu ci odpływają, ci przypływają. Festus, fajnie. No. Sporo ich tam jest, niestety. Robaczy pomiot, ten tu pomiot tu, ten pomiot tam. Wyborny ból. A kurde. Szablo skórzy. Dostał chyba, nie? Drzewo młoty. Okej, okay. Kwelingowie. Nie kojarzę tej frakcji w ogóle. Jak mówię, teraz tak naprawdę... Co? Scalingowie. Czemu scalingowie? No dobra. No to mamy wojnę z nimi już. Tak? Utracono osadę, to wiemy. Zasadzka odkryta, zgnilizna, nurgla, rozwój, minus 10. Dobra. Co się w ogóle dzieje? Gdzie ja jestem? To jest piekielna otchłań, ok. Trochę sobie pozwolę przesunąć, znaczy obrócić mapę, żebym widział, z kim my mamy wojnę w końcu. Z nimi, dobra. Czyli tu jest ta twierdza, którą chciałem przejąć. No i dobrze. Malofex, ty miałeś iść tu na górę i mamy wojnę z nimi. Czy ten ołtarz pomiotów... prawdopodobnie oddamy go, bo z nimi nie mamy wojny, mamy wojnę z nimi. Ok. No jest ewentualnie tu. Fiord lodowego smoka. No i można by faktycznie tutaj zacząć od tej strony.
Tak mi się wydaje. Go, go, go. Ludred. Tak, Ludred ho. Właściwie chodź szybciej, bo nie ma czasu. Okej, okay, walki the bloody. Tu trzeba będzie pomyśleć, kurde. Czy jest sens coś tu kombinować? Chcę zobaczyć, czy Kislev ma po tej stronie jakieś wojska tutaj. Ewentualnie, ale mamy kurde wojnę, zobaczcie, ze wszystkimi. Tutaj wszyscy. Everyone. No dobra, można zobaczyć w Kislewie, co się dzieje, ewentualnie. W Kislewie nic się nie dzieje. No, troszeczkę się uzupełnimy i zaatakujemy w przyszłej turze. No i ty, mój miły, czy ja chcę już z tobą coś tu działać? Bo tu jest okej, nie? Mamy jakieś umowy handlowe. Inne dziwne rzeczy, dobra. Okej, niech będzie. No chyba, żeby... Właśnie, bo ja miałem moment. Bo ja miałem zaatakować w sumie tych tu na dole. No, jakoś taką... Tak? Mamy wojnę w końcu, czy nie? Tak, dobra. Wiecie co? Czy ja to ryzykuję? Myślę, że tak. To jest już... To... Bang, minus 520, znowu. I strachulce, no żeby mieć taką dziwną armię trochę. Dwa strachulce. Czy ja mogę was ulepszyć już do kogoś sensownego? Bo to są grasanci Korna, nie? Podwójną bronią. Tak. No tutaj potrzebujemy trochę. Mamy pomioty, tu mamy ambitnych czempionów. Darowane jednostki. Darowanym jednostkom nie patrzy się w zęby. Właściwie to zróbmy tak. Ale to bez sensu z drugiej strony. A nie, to jest jedna tura, dobra. To okej. I pytanie, czy ja tu jestem w stanie... Czarownika dziabnąć? Nie. Smutek. Trudno. Wieża zagłady. No właśnie. Tylko, że to w tym momencie, chociaż 4,5 koła. To mi da pieniądze. To mi da pieniądze 200. Dobra, zróbmy. Myślę, że mi starczy trochę tur. Zwłaszcza jak będziemy się ulepszać. I posterunki. Fajnie, fajnie. Tyle. Niestety. Nie, mamy czarnoksiężnika. Dawaj tu. Dobra. Czarownik chaosu. No zapomniałem o nim. Zwyczajnie. Dobra. Mamy. Git. No, także trzeba będzie plądrować, niszczyć, palić, grabić, rabować. No i zdobywać pieniądze, bo kurde, ta armia czwarta też nas kosztuje. No właśnie, i tam są skurczybykowie. Ci tu idą nie wiem gdzie. Kislev zniszczymy, wydaje mi się. Wielka cerkiew, fajnie, fajnie. Chcę zobaczyć, dokąd Konstantyn pójdzie stamtąd. Nie widzę go. No, ci tu płyną, kurde, na północ. Robaczy pomiot. Ten ucieka. I dobrze. Wyborny ból. Co tam? Dołącz do wojny przeciwko, wiesz co? Fajnie, ale nie. Drzewo młoty. Spaczenie minus 2. No tak, Ogretti. Ale nie wiem, czy jest sens w ogóle, kurde, pokazywać te tury. Kto gdzie płynie, bo teraz w sumie mamy wojnę ze wszystkimi, nie? Dobra, zbieraj siły do ataku na osadę. Tu natomiast mamy 20 na 20 i możemy przystąpić do ataku. Tylko pytanie, czy jest sens. Tu są nurglingi, spoko. Bo tu mam wojnę, tu mam wojnę, tu nie mam wojny. No ale dobra, no musisz kurde doświadczenie jakieś. Dobra, to jest drobne zwycięstwo.
No ale cóż, trzeba zobaczyć, kurde, nowego lorda w akcji. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No okej. Okay. Magii mamy sporo. Natomiast tutaj przychodzi, kurde, typu. Więc nie wiem, czy nie zrobimy, podobnie jak onegdaj. Czyli po prostu... ich zaatakujemy z tej strony. A potem po prostu się... cofniemy w tamtym kierunku. Właściwie to... można by już tutaj się rozłożyć, bo wydaje mi się, że... wystarczająco mamy tych jednostek tu. No nie, no bo tu przyjdą nurglingi w sumie same, więc to będzie moment. A my tu. No. Pomioty może tu? Chociaż nie, wy nie jesteście pomioty. Jesteście opuszczonymi, dobra. Zabądźcie se tu. Dobra, atakować. Mamy kulkę. Wy przyjdziecie za minutę. No dobra, no. To chodź tu na chwilę. Jakoś tak, no. Podejdź, podejdź. Au! Hurra! W sumie wejdźcie na górę. Was aż tak nie potrzebujemy. Hurra! Kulka poleciała. No są same nurglingi, kurde, tutaj nie powinno się wydarzyć nic. Wiecie co, zrobię sobie z tej strony kamerę, żebym widział, czy idą. Ile tam jest? 7 sekund. A coś za ciebie tylko, nie? Chociaż, no... leci kulka. Pytanie, czy do nas? Nie. Ogólnie atakujcie wszyscy tu. Dobra, tu jest ok. Wspomóżmy tu. Dawaj go. Skurczybyka. Na górze jak sytuacja wygląda? Nie wygląda źle. Każdy niech się zajmie czymś. Dobra, wy wyjdźcie, bo jesteście już troszkę ranni. Chodzi o to, żeby, wiecie, się replenishować szybciej. Kulki niestety nie mogę, kurde, dziabnąć w konkretne miejsce, nie? Czarmar. Mamy spokój? Chyba tak.
Ładnie. Ładnie to poszło. No, brakowało mi tutaj jednostek, powiem szczerze, strzelających. Ja wiem, że z cinchami to tak słabo trochę, ale... Chodźcie tam. Dobra, tyle. I tutaj też powinna być taka sytuacja. Git. No trochę, kurde, ci dostali. I trochę ci. No ale tak naprawdę to tyle. Pewne zwycięstwo. Git. 187 aż strat, kurde, ale to... No to pojedynczy, wiadomo, że to grasanci są zwykli, nie? Więc to... Musimy sobie tutaj, kurde... 51. No tak, bo ten czar był. A ten czar fajny był, no. Także... Także git. No, pieniądze są. Na dwie tury. Dla tej armii. Bo dusz nie dostajemy. Tu czemu? A no bo oni są, kurde, demonami, okej. Okay. Dobra, łupimy to. Odblokowano drogę do chwały. Złóż hołd Kornowi. Ruch zabity w boju. No właśnie, jak to wygląda? Złóż hołd Kornowi. W sumie... Muszę zdobywane bitew osiągnie poziom 15. Przegraj bitwę, ale przetrwaj. Oho. Wiecie co? Ja myślę, że złożymy ten hołd Kornowi od razu. No. Będzie git. Ja wiem, że umiejętności nam spadły. Ale... Ale myślę, że im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Znalezienie magicznego przedmiotu jest większa szansa. Git. Dobra, weź sobie kulkę ognia. Taką prawdziwą. Bo to już mogę zniszczyć? Nie. Znaczy będę chciał to zniszczyć, tak czy inaczej. Dobra. Kurde. Forwalkia, no. Wiślew. No jest to pewne zwycięstwo. Nie wiem, czy ja chcę to, kurde, rozgrywać. Chyba nie. No, łupimy też to, kurde. Bo tu potrzebujemy znowu pieniądze mieć. Na przyszłość. I... Ja dostaję tutaj wyczerpanie, tak. Mogę wrócić ewentualnie. I chyba tak zrobimy. Wróćmy tu. Momento. No właśnie. Uzupełnijmy się ciuteńkę. Spoczenie. Wydaje mi się, że tak. Specjalistę masz, bo tu masz mantygory. Wszystko, wszystko. Magiczne posiłki. Władcy zaklęć. Tu. Dobra. Spoczenie dalej. Natomiast tu. Gruboskórny. Szarże nieposkromiony. W sumie, premia do szarży 122, dawaj. Jak się wbijesz, kurde, w przeciwnika, to będzie git. Malofex. Ty, mój miły, idziesz tu. Niestety nie dojdziesz tam w zwykłym trybie. Więc wejdziemy w tryb raidingu. 500 zeta. Tu natomiast... No, im szybciej, tym lepiej. Wydaje mi się, że ta armia sobie poradzi z Konstantynem. Właściwie to pamiętajmy, że możemy sobie zwerbować te jednostki, nie? W razie W. Tylko ile mamy tego? 26. No to dwie ewentualnie. Ale zobaczymy na razie. Czy będziemy potrzebować? Dobra, jest kontrola. To spada niestety. Ze wszystkich budynków. No dobra, zainwestujemy to. Zakazanej cytadeli, to robimy. Tylko, że... Moment. Łaska ze wszystkich budynków, przychody, stówka. Ja tutaj, kurde, w tej cytadeli nie mam murów. No.
I właśnie się skapnąłem, nie? Dobra, tutaj na razie nic nie robimy. Dostępne ulepszenie posterunku, słuchajcie, mamy. I co to nam da? To jest 4 koła aż. Dobra. Oni, kurde, są całkiem nieźli tutaj chyba, nie? No. Powiedzmy. Mam nadzieję, że to się, kurde, zwróci, bo będziemy mieć dostęp. Chociaż czy ja potrzebuję? Moment, moment. Czy ja potrzebuję, kurde, lepszy ten, lepsze jednostki? Nie. Chyba nie. No i tyle. Szkoda, że tutaj, kurde, nie, jak walczymy, to nie mamy dusz z nich. Demoni, nie? Demoni. Demony. No, z tymi tutaj wojnę mamy. Lądowy dwór. Aha. Tutaj trzeba będzie chyba w stronę, kurde, tej iść. Szczeliny. Mógłbym ewentualnie tą szczelinę dolną przejąć. Ona jest tu poniżej i byłoby szybciej. Tak mi się wydaje. Albo przejąć tamtą na północy. Również. Co by w razie czego można było się stamtąd przeteleportować właśnie na dół. Co tam? Dobra. Bo naprawdę. Okupuję osadę. Gdzie? Okej. Okay. Pokonaj w boju armię Sorka Pożarsky. Strzelaj boju, dostaniemy 1000 zeta, jeżeli w ciągu paru tur to zrobimy. Dobra. Walkia de Bladi. No bo szczelina była tu poniżej. Tutaj jest. To jest tu. Albo tu. To czy ja chcę ten Kistef niszczyć? Nie wiem, czy mam czas, kurde, na to. Wydaje mi się, że tu bym poszedł. Chociaż... Nie, no to jest za blisko teraz. Nie wiem, czy te szczeliny się przypadkiem nie zmieniają. Bo była na dole, nie? Chyba... Nie, no tu jest. Tam też jest. Tutaj były te trzy do wyboru. No i ten chciałbym przejąć, nie? My jesteśmy tu. Pyknąć tam. I by było spoko. Tutaj kolejny pieniądz. Destroy. Odporność na magię. Git. Zatopione kanały. Tu nie potrzebujemy. Walkia. No, wydaje mi się, że porzucimy to wszystko na razie. Skikniemy na górę, bo tam, kurde, przejęli nam osadę. Się uzupełnimy w jedną turę wszyscy. Guletor van de Mortem. A, płonący czerep. Dobra. Wy, moi mili, nie uzupełniacie się. Chodźcie tu, uzupełnijcie się troszeczkę. I potem będziemy szli dalej. Góry Helu... Tak. O, to mamy. No. Góry Trollheim, fajnie, fajnie. Tu jest na czwartym poziomie, to już... Nie, no dobra, bo mamy 1800. Ale potrzebuję tam mury, kurde, bo tam jest zagrożenie od strony Slaneszowców. To jest jedna tura na piąty poziom, więc tu już nie potrzebujemy aż tak. Łaska ze wszystkich budynków plus 5% za 6700. Mhm. Malofex rajduje. Tu chyba nikogo nie ma, nie? No. Bierna umiejętność, podstawowa siła broni, dyscyplina. Jeszcze nie potrzebują. Chociaż może tak. Premier do szarży. Wiecie co, może to zamienimy? No, dobra. O, jest pewne zwycięstwo, także spoko. Kolejne pieniądze tutaj dostali mocno. 210 dusz. Git. No, łupimy to. Oczywiście. Można by to ewentualnie okupować. Okupować. Czy co, w sumie? Dobra. Mamy wtedy prowincję zabezpieczoną, mimo tego, że tam inni są tu. Tempo uzupełniania strat to jest 1300. No to zatem...
A boż, wyczerpanie brona, szansa na działanie wroga, wrogiego bohatera, najmniejszy tu jest, koszt werbunku, spaczenie, koszt budowy, minus 10 do wszystkich budynków. Wiecie co? Nie wiem, czy tego nie wziąć, bo to jest epidemia zarazy. Oni płyną tutaj do nas. Tutaj. Pestus, kurde, sam. Także nie wiem, czy ty nie pójdziesz jednak na południe. No. Dobra. Wiesz co? Podejdź na chwilkę tu gdzieś. Chcę zobaczyć, czy go widać. Nie widać go. Okej. No. On tu płynie, kurde, do nas. Także mamy cztery armie już pełne. Malofex. Potworna siła. Czy ty masz potworki? Tu powinieneś mieć trzy. No, ewentualnie cztery. No to sporo tych jednostek, chociaż... Chociaż. Jakiś nagły atak może. Przychody z plądrowania. To jest gruboskórnego, chociaż jeden punkt. Tu nie potrzebujemy nic. Dostępny posterunek nie potrzebujemy. Dobra, 36 tysięcy mamy, więc git to powinno nam starczyć na moment, ale już minus 2300, nie? Więc zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Prusowe zwycięstwo. Bardzo ładnie. Czy się uzupełniam? Nie, weźmiemy duszę chyba. Dobra, co tam? Pomoc do wojny przeciwko Krakadrak, spoko. Krakadryń, przepraszam. Tu jest Krakadrak, oczywiście. No i właśnie, mamy to, tylko że to jest 18 koła. Ale... Co mi to da tak naprawdę? Dostęp do największych jednostek, 25. Tu już mam, nie wiem, czy ja chcę to tego... że tak powiem... ulepszać. Dobra. Przemierzmy szczelinę w tym kierunku. Ja nie wiem, gdzie on idzie w ogóle. On jest tutaj taki ten. Bo chcę iść tu i tu i ewentualnie w dół albo zostawić... znaczy no, to na pewno muszę ten rozgromić i wrócić chyba szczeliną na górę po prostu. No. A tu musicie sobie radzić jakoś. Festus jest tutaj już. Dobra, czy ja dorwę go... Nie dorwę go tak, kurde. Ale to nie szkodzi. Tu powinien być odpowiedni garnizon. Tak, także tutaj nie ma szans specjalnych. No. Widzisz, idzie gdzieś. Okej. Okay. Niech idzie. Wydaje mi się, że oni, kurde, idą tutaj. Bo wy jesteście nasi. Dobra, atakuj tam. Niech idą. My pójdziemy na północ, bo tam będzie się jakaś zadyma robiła, to na pewno. I Nanchiliris. Ja cię mogę wysłać, mój miły. Tak, żebyś miał, był sensowny. No chyba, że tu. Ewentualnie. To daleko jest. Ale można by to, kurde, oddać naszym tym. No nie. Się zastanawiam po prostu, czy ewentualnie nie przepłynąć. No bo jesteśmy... Tu jesteśmy. Więc mógłbym albo iść uderzyć tu. Albo pomóc tam, ale wydaje mi się, że uderzyć jednak tu. Dobra, w takim układzie. Idziemy w tym trybie, troszkę się uzupełnimy. Tutaj chyba nikogo nie ma, więc git. Tu wiadomo, że git. I chyba tyle. Także mega szybko te tury idą, ale to... Wiadomo. To jest kwestia walki, a nie zarządzania budynkami tutaj. No, tu będą walczyć z nami, kurde, kolejni. Ale to nie szkodzi.
Atrakcja zniszczona. Okej. Zniszcz lub złup. Wieża Krak. No wiem, ale to... czy ja cię dopadnę, Festus, tutaj? Czy ja mam w ogóle szansę z tobą? Bardzo mam szansę. Dawaj go. Dawaj go, skurczybyka. Wiecie co? Nie chcę mi się walczyć specjalnie z nim. Dawaj go. Uzupełnimy się. Tempo uzupełnienia strat, elegancko, zmniejszenie utraty wigoru. Właśnie. Uzupełnimy się troszeczkę, co prawda wiemy, że mamy zarazę na sobie, ale... Uzupełnimy się, potężny cios. Wiesz co? No. Burza ognia, magiczne posiłki. To na pewno. Uzupełnimy się delikatnie. No i właśnie pytanie, co skurde z nimi zrobić? Czy iść gdzieś tu, walczyć? Powiedzmy na południe, albo na lewo. Albo tu. Z Konstantynem. Jakbym chciał z Konstantynem walczyć, to jest ile tur? To już może powinienem bardziej. No ja wiem, że tu mają włączony ten, nie? Motherland. Chyba. Tak mi się wydaje. Czy ja cię dopadnę tu? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tak. Ej, że... Kurde. Mu się zapędzają za bardzo. Dokładnie, Malofex, ty jesteś full. No, im kurde dłużej nie niszczymy. Chociaż nie, dobra, mieliśmy tego. Z Festusem walkę teraz. Można by tu ewentualnie. Plemię Iglicy. Zobaczymy w sumie. Nie, to na pewno nie dojdę, ale to nie szkodzi. Właśnie, bo ta cytadela była ulepszana przeze mnie i co z nią się wydarzyło? Nic. No, lecimy kurde z tymi turami, po prostu błyskawica, ale już tu faktycznie nie chcę patrzeć na to. Traktat pokojowy by chcieli. Spoko. Jak dla mnie git. Bo im mniej mamy wojen z nimi, tym lepiej. Oko bogów. Morderczy pęd. Zasięg na ruchu kampanii po wygranej bitwie. Wszystkie postacie przez 5 tur. Krwawe kajdany. Myśmy dostali, kurde, regenerację. Pancerz przeznaczenia. I magnes mroku. Spoko. Albo furie, piekielne dział, albo dar do wyboru. Wydaje mi się, że moje sługi. No, to się przydadzą te rzeczy. No, naszemu przyjacielowi nowemu. Namendisowi. Chociaż ty masz tutaj rzeczy. Dobra, ten pancerz przeznaczenia jest dobry. Zgubę bohaterów masz, okej. Okay, bo te kajdany mamy, krwawe. To jest talizman, regeneracja. Amulet ognia. No, weź sobie to. I dostaliśmy magnes mroku. To jest też talizman. Ponoć na ostrzał? No, spoko. Chociaż... Pancerz... Jest odporność fizyczna i odporność na różne rzeczy przy kontakcie. To może być lepsza sprawa. Jakichś pomocników mamy. Sztandar Jaguara. Prędkość plus 25. Mam jakieś jednostki tu, ewentualnie te albo te. To na punk trzeba zbudować. No i właśnie, pytanie, kurde, co tutaj? Ewentualnie... Łaska ze wszystkich budynków. Jest plus 30 z automatu. To może nie być głupie wcale. Albo kontrola... No nie, to kontrola jest akurat. Przychody, stówka. Koszt ulepszenia jednostek, przychody, stówka.
Nie. To jest 2200 tylko. Znaczy, tu jest łaska ze wszystkich i przychody stówka, nie? Natomiast tutaj będziemy mieć również limit. Limit czarnoksiężników. Ale to ja potrzebuję teraz czarnoksiężników. W sumie... Malofex nie ma, nie? Nikogo. Więc może to być pomysł jakiś... Dobra, spróbujmy. Minus 521 tylko. Git. O to chodzi właśnie. Jak będziemy mieć cztery armie, które mogą po prostu śmiało pomykać, to tu, to tam. To będzie git. Ja ci ucieknę, ty. Drobne zwycięstwo. Mhm. Ja wam pokażę drobne zwycięstwo. Moment. Was potrzebujemy. Ustawiać się tu. Jeźdźcy. Jeźdźcy może tu. Wy do przodu, dobra. Trzy. No i wy. O, tu halabardziści tam. Nie, powinno być okej. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Właściwie... Atakujmy tu. Ładnie. Idź walcz tam. Wy tu, wy tu, wy tu. Wy tu, wy tu, wy tu. Wy wjedźcie w nich. Wy w tych. Wy tam. Wy tu. Wy gdzieś tam, wy gdzieś tu. Wy tu, wy tu. Nie będzie tego, kurde, rzucić. Nie, nikogo nie ma nigdzie. Mamy miecza, ewentualnie, ale... Dobra, tyle. Oni uciekli dwa razy, więc... No, nie drobne, tylko pewne. Lecą z nami... Nie wiadomo co. Wiadomo, że kurde ci tutaj postrzelali trochę. Ale... Ale. Dobra, 9000. Można by się uzupełnić w sumie. Jak mówię, no to jest 1500, nie? Ale. Ale chyba się uzupełnimy, bo polecimy dalej. Magiczne mistrzostwo. A to widzieliśmy gdzieś. Dobra, zabiliśmy ich. Mamy 1000 zeta jeszcze dodatkowo. Git.
wrath comes. Beledni. Co to w ogóle za imię jest? Excellent. Mistrz uników ostrza, ostrza, niepokonany, zabójcze szturmy, szarża dla ciebie, ostateczna. Tak. No. Więc 400. Dobra, to zostawmy już sobie. Gdzie ty jesteś, mój miły, tutaj? Co tu się wydarzyło w ogóle? Idzie Village, znaczy Village gdzieś płynie. Niech płynie. No i właśnie, pytanie, czy tutaj coś proponować? Komuś coś gdzieś? Czy po prostu lecieć tu na Cytadelę? Chociaż oni mają na dole jeszcze, kurde. Tutaj. Bretonia jak przyszła wysoko. Ciekawostka. Nordland, Nordland. Bo tutaj mamy szczeliny. No, sporo tych szczelin tu jest. Czy tu się dzieje coś? Chyba nie. Pięć tur do czwartego. No. Za turę będziemy mieć... pak z demonem. No. Dobra. Ładnie. Malofex. Z tymi już nie mamy wojny, więc tyle dobrze. Idzie konsultant tutaj. Dawaj. To stracimy oczywiście, czarny wąwóz, ale... Ale... Co mamy za jednostki? Tutaj, bo jest posterunek, nie? Ja chcę to ulepszyć, bo to jest w sumie też uzupełnianie strat. Dopiero trzeci poziom. Można w sumie. 36 tysięcy mamy, elegancko. Dobra, gdzie ten budynek jest? Tu. Następny posterunek. Dobra, polećmy jeszcze raz szybciutko. No właśnie, tego nie chciałem. Nie, góry właściwie. To jest krakadrak. Dobra, tutaj się zastanawiałem, czy to zbudować. Na razie tego nie będziemy budować. Tu się budują. W Gormadni. A to jest nasza cytadela główna. Ok. Chociaż tutaj też się zastanawiałem. To jest łaska ze wszystkich budynków plus 50. Limit bohaterów, ale to było już limit bohaterów. To się nie zmienia. Jest spaczenie po prostu większe. Łaska ze wszystkich budynków, przychody, stówka. Normalnie są przychody też stówka. No i o 10% więcej łaski tutaj jest, ale... to też zostawimy chyba. Rozwój plus 40, tempo uzupełniania strat i koszt werbunku dla grasantów. To jest 10, to jest 15. Nie. Dobra, zostawmy te pieniądze. Czy jakąś misję mamy ciekawą? Sio. Mogę to? Kradnij i zniszcz. To trzeba zrobić, tylko że to jest, mam jeszcze 5 tur, ale mam, być może zdążymy. Z tym więc git, dobra. Ty masz 7 poziom, mój miły. No i właśnie, pytanie, czy my z tej perspektywy jesteśmy w stanie coś zrobić? Tu nie. Więc ja podejdę faktycznie gdzieś tu. Uzupełniamy się cały czas, bo potrzebujemy się uzupełnić. I tyle. Kurde. Tutaj. Tak, to widzieliśmy, że Konstantyn idzie, także to nie szkodzi. Zaraz Konstantyna spróbujemy dziadnąć. Tak, traktat pokojowy. Wiesz co? Spoko. Jak dla mnie spoko. Jeszcze tutaj idzie Ptor Iwanowicz, frakcja zniszczona. Utracona osada, to wiemy. Dobra, mamy pakt z demonem, więc szybko sobie tutaj popatrzmy. Mamy tutaj puste miejsce. I teraz tak. Odporność, umiejętność armii, głazotrzask, to wiemy. Jednostka furii. Przerażająca obecność, spoko. Tempo uzupełniania strat dla grasantów chaosu. Tylko dla grasantów chaosu, niestety. Bo tu jest dla jednostek grasantów, to rozumiem, dla wszystkich. To mogłoby być dobre. Zdobyte punkty oddania za sojusze i danina od wasali plus 100%. To może nie być głupie też.
Przywódca frakcji oddaje 25 zdobywanego doświadczenia lordom. To też nie jest głupie. To jest piekielne działo. Zdobywane doświadczenie dla lordów bohaterów niepodzielnego chaosu, ale my mamy już wszystkich, że tak powiem, oddanych Kornowi, a nie niepodzielnemu. Trzymanie, zdobywanie doświadczenia. Jest wcielenie rzezi, słuchajcie. To jest 200 aż. Zostaną natychmiast dodane do twojej puli darowane jednostki. Teraz będą dawane co 4 tury. A tu jest szagot smoczych ogrów. Nie. Wydaje mi się, że ta regalia grabieżców. To jest atak, zdobywane doświadczenie. Wszystkie plusy tu są. No. 500 zeta. Bang. Ile mamy teraz? Minus 350. Dobra, git. Mroczna dyplomacja. Stosunki dyplomatyczne ze Skevenami Norską Zwierzę ludźmi za każde darowane. To jest dobra sprawa w tym momencie, bo mamy chyba 3... 2. 2. Dobra, wyzwolone bestie. Atak plus 8 dla ogarów, dzikich, mantykor. Znoszenie posągów zniszczenia odblokuje werbunek bohaterów i premię do łupów zdobywanych po bitwie dla budynków ulepszenia ołtarza. Czas ulepszenia, znaczy czas budowy minus 20 do wszystkich budynków, ale to też takie. Siła broni dla jednostek troli chaosu i olbrzymów chaosu i ostrzał. Odporność, to jest dobre. Chyba, że mściwi wojownicy. Ambitnych czempionów i wybrańców. Bo chciałbym tu pójść, ale to i tak będę musiał tędy iść. Bo tutaj nie. To jest spojrzenie mrocznych bogów, to jest limit daru. Kolejny. Spoko, ale w sumie... Weźmy to. Wiem, że tu mamy praktycznie chyba po jednej jednostce w armii. Więc to jest tak mało trochę. Wilicz płynie tam. Czy my mamy tutaj na północy jakąś wojnę z kimś? Oni nas nie lubią, ale nie mamy wojny z nimi. Mamy wojnę z tymi, ale mamy wojnę też, kurde, z Konstantynem i trzeba by go chyba, kurde, ukrócić powoli. No. Przy okazji wziąć pozostałość po bitwie. No tu jesteśmy full. To natomiast... Można by wejść w zasadzkę... 40%. Bo nie zdążę tutaj podejść. Ewentualnie dwie armie, bo jeszcze mógłbym podejść tędy. No. Dobra, spróbujmy tę zasadzkę. To jest 40% tylko, ale może się uda. Z tymi już wojny nie mamy. Więc ewidentnie słup czaszek. Pewne zwycięstwo. Nie, rozegrajmy sobie to w sumie. Ach, sztandar. Rozegrajmy sobie to, ponieważ... oni nie mają jednostek strzelających? To jest jednostka jakaś włóczników strzelających. My mamy, chcę jak najmniej strat mieć, nie? Więc po prostu ich ostrzelamy. I tyle. Okej, okay. Mamy magii sporo, git. No właśnie, mamy jeszcze jednostkę tych. Tych, nie? A, tu muszę się ustawić. No i okej. Okay. Dobra. To będzie jedna armia. Tu. No i reszta będzie w tej armii. Natomiast wy nie stójcie jak te cepy, chodźcie. Mamy ten ostrzał, on jest dobry. No tylko jak to będziemy w walce, nie? Bo tak to bez sensu. Mogę im ewentualnie kulkę puścić, macie. Dobra, uciekli. To wbijamy.
Wbijamy, 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 wbijamy. Wbijamy, nie zatrzymujemy się. Dobra, zostawcie ich. Chodźcie tu. Co jest grane? Atakować. No, brakuje mi kurde ukorna. Jeden z tych strzelający. Zobaczcie, jakby to by było super łatwe, nie? Zwykły strachulce, kurde. Mamy te kajdany. Dobra, weź się zregeneruj. Też sporo tej amunicji mają. Dobra, weźcie ich tutaj, dogońcie. Czy tu jest coś ciekawego do wzięcia? Chyba nie. Jak tu wygląda sytuacja? Wygląda chyba nie najgorzej w sumie. Wstrząśnięci, niezmieszani. Weźcie ich, przeatakujcie, bo... A, to są zwykłe gnoblary, więc nie mam się tutaj co spodziewać. Weź pierdyknij kulkę. Aż musiałeś tu przybiec, żeby kulkę puścić? Chociaż wy się, kurde, cofnijcie, może tam. Dobra, wiesz co, wyjdź. Wyjdź stąd, bo naprawdę. Moment. Bo tutaj dostajemy mocno od kogoś. I nie wiem od kogo. Co prawda, to jest tylko ten pancerz. Dobra, weźcie, kurde, idźcie tu. Jakoś. Tu jest ok. Wy jak chcecie, to gońcie. Dobra. Tu jest okej, tu jest okej. Tu jest... Nie wiem, jak tu jest. Jest punkt zwycięstwa? Tak. Co wy robicie? Jeszcze idźcie tam, będzie szybciej. Ukryci wrogowie są tu. Dobra.
Trzeba ich szybko tutaj wyeliminować. Czy ja mogę was jakoś ustawić ładnie? Tu? O, chociażby tak. Nie sądziłem, że ja mam taką umiejętność, kurde, tutaj. No, no, no. Come on. Tu strzelajmy w plegary. Dobra. To była bitwa o miasto oczywiście, więc im szybciej to zrobimy, znaczy zakończymy bitwę, tym lepiej, bo jeszcze tam wieże strzelały, ale kurde, 37 strat. No to czyli dis elegancko. No i trzeba będzie zobaczyć, kurde, tutaj powoli, czy nie będę mógł ulepszyć ich do lepszych jednostek. Bo tu chyba trzeba mieć trzeci poziom. A prędkość. Damy kurde czarownikowi, bo on może, wiecie, pomykać po mapie wtedy. 1200-169 dusz, trochę doświadczenia, git. Darujemy wasalowi, słupowi czaszek. Perła nieskończonej pewności. Git. Posępności, przepraszam. Jest rumak. To mamy. Chociaż... Weź sobie mistrza uników trochę. Płonący czerp, fajnie. Kaskadowy płaszcz ognia, obrażenia w zwarciu, to. To jest podatność na obrażenia od ognia. No. Jeżeli rzucamy czary jakieś, no to. To wtedy. Kto mnie tu plądruje? Ty. Ty mnie plądrujesz, gnojku. Klik. No. 68 strat. Uzupełnianie 10%. Tu są dusze. Dobra. Weźmy uzupełnianie. Puklerz morskiego smoka. Git. No i widzisz, beledni. Już my jesteśmy u nas jeszcze, więc... Dawaj szybko. Nie ma czasu. Na to. No i potem się przeniesiemy faktycznie chyba tu. Właśnie tu bym chciał, kurde, ewentualnie jeszcze mieć szczelinę. Można by wtedy chodzić tu. Bo tu szczelin chyba nie ma. Nie. Dobra, kochani. Tutaj jesteśmy w zasadce. Nie, na Chilidis jeszcze może gdzieś pójść, bo to podarowaliśmy wasalowi. I dobra, więc pójdziemy następnym razem tu na wieżę Udręki, bo tutaj się u wasala, rozumiem, replenishujemy. Git. Bellator. Sianie strachu. Fajnie. Potężne ciosy. Masz kolenie. Masz osiłka. Masz. No. Dobra. Bellatorze. Git. Kochani, kończymy w tym momencie ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jesteśmy coraz bliżej końca. Tylko właśnie nie wiem, czy ja muszę wtedy... gdy zdobędziesz 5000 dróg, droga do Zajmendżina automatycznie działa, zaczyna następujące efekty. Pieczęcie szczeliny plus 3. No właśnie, bo teraz i tak mamy w sumie... Bo mamy jedną tu, drugą, trzecią, nie? Czyli mamy jeszcze jedną. Zastanawiam się nad tym, żeby tu się po prostu ewentualnie przemieścić. Bo tu niestety nie ma. Chyba, że nie widzę, ale nie ma. Bo tu jest zaznaczona, ewentualnie tu. Na terytorium przyjaciela, ale. No bo jest jeszcze tam, ale. Albo tu. Tutaj te dwie,
bo tu przejmujemy powoli, znaczy, no, wasale. Ty siedzisz z tą armią tu. No dobra, siedź. Szle, że króla troli. No właśnie, mamy ołtarz karmazynowych, żniw. To jest tu, leży króla troli. Czarny wąwóz jest ten stracony i wieża krak. Dobra, czyli leży króla troli. Można by przejąć, wtedy byśmy mieli niesamowitą prowincję całą. Dobra, kochani, dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, pa pa.